uwagę. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Myślimy, że jest to jakby dopiero początek Twojej kariery. Chcielibyśmy, żeby się rozwijała jak najlepiej do samego końca, do tego, kiedy tylko będziesz chciała, żebyś osiągała i w sporcie, i w życiu to, co sobie wymarzysz i na co zasługujesz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. My jesteśmy naprawdę bardzo dumni i zadowoleni. Dziękuję. Jezu. No. Góry dziewczyny, no co? Góry! Gratulujemy. No. Chodź góry, chodź góry. No co? W taki oto sposób witana była młoda Wałbrzyszanka, która podczas Mistrzostw Europy zdobyła srebrny medal kadetek w boksie. Jest to wynik, myślę, z jednej strony ważny dla klubu, bo jest to pierwszy tego typu medal Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, czyli pierwszy medal tej rangi. Monika miała wcześniej medale Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, a teraz no, mamy medal, srebrny medal Mistrzostw Europy. Ja ze srebra się bardzo cieszę, tak, bo to już jednak Mistrzostwa Europy, ale myślę, że no, dziewczyna naprawdę, widać było w niej doświadczenie, technikę, wszystko i nie było innej opcji chyba. Sportowa historia Moniki Kobylarz tak naprawdę dopiero się rozpoczyna, ale zawodniczka klubu Catcher Box Team ma na swoim koncie m.in. 2 złote medale Mistrzostw Polski oraz ten jak dotąd najważniejszy w jej karierze z Mistrzostw Europy. Trener Moniki twierdzi, że jest wyjątkową zawodniczką, ponieważ zaledwie po 4 miesiącach, odkąd rozpoczęła trenować boks, pojechała na Mistrzostwa Polski i bezapelacyjnie wywalczyła złoty medal. Praktycznie po 4 miesiącach treningów zdobyła Mistrzostwa Polski na Olimpiadzie w kadetach. W tym roku powtórzyła Mistrzostwa Polski. Aczkolwiek te wszystkie dziewczyny, które przyszły na trening pierwszy raz, zdobyły medale. Zdobyły wtedy w tym roku na Olimpiadzie złoty to Monika, 3 srebrne i 1 brązowy medal. W klasyfikacji klubowej współzawodnicy dzieci i młodzieży drugie miejsce w kraju. Równie pozytywnie na temat wicemistrzyni Europy wypowiada się jej drugi trener Rafał Kaczor. Monika Kobylarz ma 15 lat, chodzi do sportowej szkoły, także jest to osoba, która ma niezłe warunki, ale nie tylko bokserskie, ale ogólnie dobrze biega. Jest sprawna dziewczyna fizycznie, trenuje około 3 lat. Zdobyła już 2 krążki złote na Mistrzostwach Polski. Także można powiedzieć, że jest jedną tutaj z naszych takich, że tak powiem, gwiazdek kobiecych. No jest to młoda dziewczyna, więc w przyszłości daje to dobry prognostyk na to, żeby zdobywała medale jak z najwyższego kruszywa. Srebrny medal Moniki to nie tylko motywacja dla niej samej w walce o kolejne tytuły, ale również dla całego klubu. Widzę, że to dało, że tak powiem, takiego, że tak powiem, bodźca tutaj na treningu i dla tych dziewczyn, i dla chłopaków. Cieszymy się, że te dziewczyny u nas, że tak powiem, zdobywają te medale. Byliśmy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Pojechało nas 4 dziewczyny, wszystkie 4 dziewczyny zdobyły medal. Między innymi Monika złoty, 2 dziewczyny srebrne, 1 brązowy. Także te nasze panie są klubą naszego klubu i godnie nas reprezentują. Jednak zanim wałbrzyska bokserka rozpoczęła marsz po trofea, jej mama miała nadzieję, że zapał Moniki skończy się po kilku miesiącach od rozpoczęcia treningów. Tak się nie stało i teraz, jak twierdzi, jej córka połknęła bakcyla i boks stał się jej główną pasją życiową. Jak poszła na pierwszy trening, to miałam nadzieję, że to będzie jeszcze jeden i koniec. Tak jak wiele różnych rzeczy były. Tańce, gitary, granie, także miałam nadzieję, że to może miesiąc pociągnie i będzie jakaś zmiana, no ale no, ciągnie to jakoś dalej. Nie wiem, czy to jakaś moc. Wytrzymała ze mną. Wytrzymała z kaczorami dwoma, to chyba coś w tym jest. No jakaś, no może połknęła bakcyla, może nie. Nie wiem, czy to jakiś jej główny cel w życiu będzie i czy jest. No już na pewno. Ale no, na razie to robi, jest z tego tytułu szczęśliwa, więc no, pozostaje nam się chyba tylko cieszyć i nie wiem, trenerzy dostali też jakąś lekcję po tych zawodach, wiedzą co trzeba więcej, co trzeba mniej, co trzeba w ogóle w tej chwili jeszcze robić, żeby... Po jakich zawodach? No po tych mistrzostwach. Ja wiem, że trzeba, tu jest tylko okres treningowy i to wszystko. No, tylko okres treningowy. Charakter ma i chyba tak ta jest. Ostatnia jej walka to pokazała, bo ona tak naprawdę to
przetrzymała dzięki tej wielkiej swojej woli. Pierwszym razem nie myślałam w ogóle, że są jakieś turnieje, że będę boksować szybko tak na sparingi, jakieś zacznę jakieś sparingi albo jakieś takie rzeczy. Myślałam, że najpierw pochodzę, potarczuję troszeczkę, pobiję worek i tak minie rok, a zaczęłam szybko. Sama Monika jest zadowolona ze srebra, choć jak twierdzi, jej celem było złoto. No wiadomo, chciałam się jechać po złoto, nie? Każdy myśli, że jadąc na jakikolwiek turniej ma zamiar go wygrać. Inaczej nie ma po co jechać. Podczas Mistrzostw Europy Monika Kobylarz stoczyła 3 walki. Jednak dopiero trzecia, finałowa, była najtrudniejszą, jaką stoczyła w całej swojej karierze. W finale spotkała się bowiem z Rosjanką Ekateriną Palsewą, z którą przegrała 9-21. No, Rosjanki tamtą trenują o wiele więcej, bo one tam trenują od 8-9 lat praktycznie, jak mają. A nasze no, w Polsce dopiero od 14 lat wolno walczyć, więc trenować można powiedzieć. No. I ona przyszła tak, już mając 14 lat skończone, 15 lat już miała, nie? Pierwszą walkę miałam z Bułgarką. Nie była taka ciężka. Dziewczyna jakoś, nie wiem, może przestraszyła się, bo to wiadomo, presja troszeczkę, psychicznie mogła troszeczkę siąść. Drugą walkę miałam z Włoszką, już troszeczkę cięższa walka, właśnie po drugiej rundzie był remis, a trzecią rundę wygrałam. Jednym punktem, ale wygrałam. Dziewczyna dobra przeciwniczka. I trzecią rundę miałam. Tak? I trzecią walkę miałam z Rosjanką. Ale dziewczyna była naprawdę dobra, bardzo dobra dziewczyna technicznie. Ciężko mi z nią było. Starałam się jak mogłam do niej dojść, ale widać, że dziewczyna naprawdę miała wprawę. To nie była jej jedna z pierwszych walk, ale dałam radę, wytrzymałam 3 rundy. W najbliższym czasie kibice boksu oraz fani Moniki Kobylarz będą mogli ją zobaczyć na ringu już 8 grudnia w Wałbrzychu podczas turnieju barbudkowego. Teraz Monikę najszybciej będzie można zobaczyć na turnieju barbudkowym, który będzie 8 grudnia w Wałbrzychu. I tu będzie można zobaczyć, jak ona boksuje, jak zademonstruje swoje umiejętności. Dajemy, że tak powiem, chwilę koło tygodnia, że tak powiem, takiego odpoczynku, ale oczywiście czynnego odpoczynku. Czynny odpoczynek polega na tym, że będzie sobie biegała jakaś walka z cieniem, bez przyrządów, bez rękawic. No i celujemy znowu na turniej barbudkowy, żeby tutaj godnie zaprezentowała nasz klub w Wałbrzychu i będzie można ją zobaczyć. Z kolei plany na przyszłość związane z Moniką Kobylarz to Mistrzostwa Świata oraz najważniejsza rywalizacja sportowa, którą jest Olimpiada. Docelowo celujemy i myślimy, że zdobędzie medal na Mistrzostwach Olimpijskich. Do tego programu ją przygotowujemy, aby zdobyła medale w Mistrzostwach Olimpijskich. Także już, że tak powiem, dobry start na to jest, bo jest wicemistrz Europy. Do Olimpiady następnej jeszcze mamy kilka lat, także celujemy w medal olimpijski. Dołączamy się do gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej drodze po kolejne tytuły.